Witam Was bardzo serdecznie. Mamy 26 sierpień, już godzina 8:33. Pozwoliłem sobie zacząć od instrumentu bazowego, czyli naszego WIG20, ponieważ znacie tę zasadę, tak, że tutaj przede wszystkim na tym instrumencie analizuję, może nie tyle analizuję, co od tego zaczynam każdą moją analizę, jeśli chodzi o kontrakty terminowe, tak, jako instrument bazowy, to tutaj w pierwszej kolejności szukam informacji, w oparciu o które ewentualnie będę starał się jakby zinterpretować bieżąco sytuację rynkową, a dopiero na kolejnym etapie przyglądam się już kontraktom terminowym, gdzie ewentualnie rozpoczynał jakby już szczegółową analizę numeryczną bieżącej sytuacji, tak? A więc tutaj, jeśli już widzimy na pierwszy rzut oka, niespecjalnie dużo może nam to powiedzieć na temat tego, co się dzieje aktualnie na giełdzie, tak? Mamy oczywiście jakąś tam świeczkę, która jeszcze do zeszłego czwartku wyglądała jak objęcie Bessy, taki układ świec dwóch, aczkolwiek na ten moment sytuacja wydaje się, że się obroniła. To, co zasługuje jakby na szybszą uwagę, no to po prostu krótkie, konkretne zadanie sobie pytania, dlaczego akurat z tego momentu rynek zaczął spadać, tak? Jak to, co jeszcze należy zwrócić uwagę przy okazji, kiedy jesteśmy jeszcze na wykresie w skali tygodniowej, na tego ogromnego czarnucha, tak? Wszystko, co dzieje się w jego przestrzeni, to, co mamy do tej pory miejsce, ma do tej pory miejsce, jest jakby trzeba brać pod uwagę w kontekście pewnego osłabienia, tak, ruchu, czyli nie jest to jakby swobodny wzrost, aczkolwiek towarzyszy mu pewien cień, który właśnie powoduje ten duży czarno. Przejdźmy teraz na wykres w skali dziennej i tutaj już po części klaruje się sytuacja. A otóż na wykresie w skali dziennej pojawiła nam się pełna formacja harmoniczna, bad pattern. Zwróćcie uwagę tutaj kolorem pomarańczowym, zaznaczyłem Wam parametry tej formacji. Jak na ten moment, akurat tu jest wykres czwartku, jeszcze przed tymi dwiema sesjami, jak na ten moment sytuacja, można było powiedzieć, że wyglądała, znaczy, że jest potwierdzona, tak? Czyli, że parametry zaznaczone kolorem pomarańczowym, bad pattern, która informuje nas o tym, że być może będziemy mieli do czynienia z jakimś głębszym zjazdem. Oczywiście, to tak na pierwszy rzut oka na wykresie w skali dziennej WIG20. Teraz już przejdźmy do bieżącej sytuacji kontraktów terminowych. Jak wygląda sytuacja na kontrakcie, kiedy na instrumencie bazowym wygląda sytuacja tak, jak ją przedstawiłem do tej pory. Otóż najprostsza metoda, która pozwoli nam zinterpretować to, co się aktualnie dzieje, czyli metodologia price action i w zasadzie kilka poziomów, które są dla nas kluczowymi w danym momencie. Mówiąc szczerze, jakby prezentację, którą, znaczy nasza reaktywacja miała się odbyć w zeszły czwartek, tak, że mieliśmy to właśnie w zeszły czwartek poprowadzić pierwszy webinar po tej przerwie, aczkolwiek sytuacja techniczna troszeczkę nam zmieniła te plany, ale te dwa pierwsze poziomy zaznaczone kolorem zielonym, poziom 2378 i poziom 2316 są to poziomy, które wynikają przede wszystkim z metodologii price action, bo jak widzicie tutaj już Wam zaznaczyłem lower low, lower high, higher low, higher high, higher low, higher high i taka pełna sekwencja powtarzających się szczytów i dołków i jadąc za tą sekwencją na poziomie 2378, to jest pierwszy poziom, który był poziomem informacyjnym. Musicie zdać sobie sprawę, że na giełdzie jakby jakość zadawanych pytań decyduje o jakości odpowiedzi, tak? My w takim momencie, kiedy
nie wiemy, albo może trafiamy na rynek i chcemy się zorientować, co może się wydarzyć, to musimy też jakby dobrze jakby zinterpretować dany moment i odpowiednio do niego podejść, tak? W tym wypadku ja osobiście zajęłem pozycję na poziomie 2379, tak? Na wybicie high high, zagranie do góry. I to był taki moment dla mnie kluczowy, który można powiedzieć, konsekwencją będzie realizacja dotychczasowego scenariusza, czyli zakładam, że mamy do czynienia po prostu z kolejnym pojawieniem się po prostu higher low, tak, czyli na poziomie 2354 pojawiły się kolejne higher low i tutaj z tego momentu po prostu będziemy mieli dalej kontynuację ruchu. Takim elementem potwierdzającym ten schemat było właśnie wybicie poziomu 2378, tak, to był moment tak naprawdę, który potwierdzałby, znaczy może nie tyle już potwierdzał konkretnie, bo potwierdzeniem tego higher low, czyli niższego, znaczy wyższego dołka, będzie wybicie dopiero poziomu 2434, ale jak widzicie, między poziomem 2378 na 2300, przepraszam, 434 jest przedział 60, prawie 60 punktów, który był, może w zasadzie jest, do wyłapania, a więc chcąc nie, jakby nie czekać specjalnie, gdy nie ma takiej potrzeby, tak, bo sytuacja wydaje się na ten moment w miarę klarowna, istnieje, była możliwość po prostu od jakby wcześniej zajęcia pozycji w kontekście, tutaj zaznaczam i podkreślam, spekulacyjnym, tak, to nie jest jakby sytuacja pewna i tutaj ta jakby pozycja wymaga pewnej konsekwencji i odpowiedniej formy zachowania się, tak? Oczywiście zaznaczyłem też poziom 2316. Przypominam, że jeszcze w zeszłym tygodniu nie wiedzieliśmy o tym, znaczy w czwartek, że tak się rozpisze sytuacja, że powstanie nam duże marubozu i potem szpulka, to wtedy też, bo chciałbym zwrócić uwagę, że poziom 2354 nie jest jakimś tam wybitnie klarownym momentem rynkowym, tak, na którym moglibyśmy powiedzieć, że no oczywiście tu jest mocny opór albo mocne wsparcie, tak? Nie, bynajmniej w tym wypadku nie jest to jakieś tam klarowne miejsce wyliczone z jakiejś tam wyszukanej metody. W tym wypadku jest to po prostu taki poziom, na którym rynek się zatrzymał, nam należało go po prostu zaakceptować i po prostu i tyle, tak? Na tym etapie kończy się jakby rozpatrywanie poziomu 2354. Oczywiście, jeśli teraz wybiegamy w przyszłość, to już dalej w mojej ocenie kluczowymi momentami będzie poziom 2378, ponieważ no, tak jak ja to w tym momencie tutaj przestawiam sobie limit stop, nie chcąc jakby narażać swojego kapitału już. Jak widzę przyszłe losy rynku? Oczywiście znacie zasadę, że raczej jesteśmy zdania, żeby podążać za rynkiem, a nie przewidywać, aczkolwiek wydają się bardzo prawdopodobne dwa scenariusze. Pierwszy to oczywiście w momencie, kiedy będziemy wybijać poziom 2434, w tym momencie poziom 2354 staje nam się kolejnym higher low. Więc aż zaznaczę higher low, tak, wyższym dołkiem i tutaj po prostu jazda do góry. Takim, oczywiście pamiętajcie, że nie jest to porada inwestycyjna w myśl ustawy, ale takim pierwszym momentem to będzie takiego jakby normalnego zagrania będzie poziom 2434, aczkolwiek chciałbym, żebyście zwrócili uwagę też na ten szczyt. On może być odreagowywany, tak, czyli tutaj może w oparciu o ten szczyt na tym poziomie może nam pojawić się jakiś tam opór i tutaj też odpowiednia jakby forma zachowania albo zarządzania gotówką bardzo może pomóc w rozegraniu tej sytuacji. Ewentualnie ten ruch z poziomu 2354 tutaj
też można. I jeśli on w którymś momencie się po prostu zatrzymał, nie wiem, może to już nastąpiło w ten piątek, znaczy, przepraszam, w zeszły piątek, jeśli by wyglądało to w ten sposób, że zaczęlibyśmy spadać, to oczywiście dalej w grze najważniejszy poziom 2316. To dopiero po wybiciu tego poziomu będzie można swobodnie myśleć o zajmowaniu pozycji krótkiej. Wcześniej poziom 2354 jest jakby takim poziomem w cudzysłowiu neutralnym, ponieważ jest on stosunkowo świeży, aczkolwiek jeśli przyjrzymy się geometrycznym parametrom, to jeśli sytuacja by wyglądała w ten sposób, że z tego poziomu byśmy zaczęli spadać, czyli z naszego piątkowego maksimum zaczęlibyśmy spadać, to nawet jeśli byśmy dojechali do poziomu w granicach 2316 punktów, to mamy piękną strukturę ABCD, która bynajmniej nie jest zapowiedzią spadku. I ja mam świadomość, że z metodologii price action pojawi nam się tutaj higher low, lower high, i tutaj już będzie można powiedzieć bardzo agresywnie, będzie można spadać jakby albo zajmować pozycje krótkie, aczkolwiek wydaje mi się, że ta przestrzeń 30 punktów, która tutaj w tym wypadku jest do zgarnięcia, jest wyraźnie trudniejszym wyzwaniem, bo po pierwsze, i chyba najważniejszy argument, zwróćcie uwagę, że tutaj mamy cały czas sekwencję wyższych szczytów, wyższych dołków. To nie jest swobodne opadanie. Tutaj nawet jeśli mówimy na temat rynku, tak, no to ten rynek przez jakiś czas nam się rozpędzał. W związku z tym te tutaj spadanie może być, wcale nie musi, ale z technicznego punktu widzenia niewykluczone, że będzie ono obarczone jakimś tam jakby cieniem wzrastającego rynku wynikającym z sytuacji poprzedzającej, tak? I tutaj tak powiem wam szczerze, osobiście, tak, jestem na pozycji długiej na ten moment. Stopa, tak jak mówię, podwyższam sobie tutaj i elastycznie, w bardzo sposób z założeniem, oczywiście dalej trzymam się założenia spekulacyjnego, po prostu patrzę, co rynek mi wyrysuje, tak? Nie mam zamiaru agresywnie zagrywać na poziomie 2377 czy 6 do dołu, tak, żeby tutaj coś łapać. Ja raczej podchodzę do inwestycji, raczej staram się długoterminowo, tak, wiadomo, rynek nie zawsze daje możliwość, żeby długo trzymać jakąś tam pozycję, szczególnie na kontraktach terminowych, ale to jest ta skala, która mi odpowiada, więc na pewno nie będę się chwytał o 20 czy 15 punktów, żeby tylko złapać. Tutaj dłuższy termin mnie interesuje. W związku z tym, jeśli rynek przebije, to po prostu czekam do poziomu 2316. Na tej przestrzeni będę starał się rozpatrywać jakąś tam geometrię rynku i to widzę na najbliższe kilka dni, tak? To jest jakby moje takie spojrzenie i ewentualnie dosadzanie się do tego, co się może wydarzyć na rynku. Jeśli